Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Demon Diaz i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice. Moi drodzy, nie ma czasu do stracenia, tylko od razu biegniemy na kolejnego bossa, czyli na Sowę. Tylko że we wspomnieniu Hirata, gdzie jest on chyba trochę zmodyfikowany. Zobaczymy, czy faktycznie będzie trudniejszy, czy nie. Chociaż zdaje się, że raczej tak. Ustawimy sobie też zamiast parasolki wirującego shurikena, ponieważ nie wykupiłem jeszcze tego ulepszenia, a mógłbym. Zobaczymy, czy w ogóle będę z tego korzystać w momencie, kiedy on będzie odskakiwał. I dalszy plan na ten odcinek to jest oczywiście pokonanie tego bossa, dokończenie questa Kotaro na górze Kongo, czy w świątyni Senpo. No i oczywiście jeszcze przejdziemy sobie do tego dziecka, które daje nam ryż. Plus jeszcze jedna rzecz, dokończymy wątek w lochu. Także mamy sporo rzeczy do zrobienia. Także mam nadzieję, że uda mi się Sowę pokonać. Jak nie, na chwilę go opuścimy i do niego powrócimy. A. Miał być podskok. Nie wiem, czy się leczy w takiej sytuacji, czy też nie, bo on za dużo może mi zrobić pojedynczym uderzeniem, to jest najgorsze. W końcu jakiś cios wszedł. I w ogóle zobaczcie, jak śmiesznie niskie obrażenia mu zadaję. A ja mam tak ulepszoną już broń, jeżeli chodzi o ilość obrażeń, jakie zadaję, a? I ile tych wspomnień nas to kosztowało. A na nim to nie robi praktycznie żadnego wrażenia. To jest straszne. Jeden za jeden. Oj, nie, teraz to się trzeba wyleczyć. Jak? Co? Już? Na hita mnie wziął? To nie jest trochę przegięte, że do niego w ogóle trzeba na, nie wiem, tam w końcu tutaj podejść, po tej boskiej krainie. Najpierw będzie za niego przeskoczyć w tej sytuacji. Wow. Dobrze, że wyhamował przede mną. Okej, zrobimy to może inaczej, to znaczy najpierw zrobię masę rzeczy, o których wspominałem wcześniej, bo wydaje mi się, że to będzie dość interesujące, a później sobie po prostu powrócimy do niego i będę już go męczył, bo wydaje mi się, że spędzimy na tym bossie raczej dość dużo czasu. Obawiam się tego bardzo. Swoją drogą, mam jeszcze kulkę ryżu, bo jeżeli chcę z tamtym dzieckiem porozmawiać, to muszę tą zużyć. Tak, to jest to. Nie jest kulka ryżu, tylko po prostu ryż, okej. Okay. Ale najpierw przejdziemy sobie na, moi drodzy, górę Kongo. I tutaj chyba najlepiej by było przejść sobie po prostu do świątyni Senpo. Pierwszego posążka. Na sam początek lokacji. Bo stąd chyba jest najszybsza droga do właśnie Kotaro, on się chyba tak nazywał. Tego wiecie, dużego mnicha, który nas jako jedyny nie atakował i możemy sobie go odesłać do handlarza, który znajduje się na przedzamczu Ashiny. Ewentualnie moglibyśmy go też wysłać do odpowiednika Józefki, czyli po prostu do lochu, ale tego robić nie będę. Nie wiem, czy na to nie jest za późno. Mamy go tutaj, proszę bardzo. To powiem wam, przerażająco wygląda, jak jest noc. Zobaczcie, ponure, nie? To miejsce się zrobiło, a było takie piękne i kolorowe. Mamy czerwono-biały wiatraczek i mamy biały wiatraczek. みんな、みんなはオチの巫女様たち。そうか、オラは真っ白い風車を取ろうとしたのか。あの子の分の風車を。
Na, anta, shitotsu tanomi ga aru nda. Nanda? Ora o kamikakushi shichya kurenai kai? Nanda to? Ora, jitsu wa shitteru nda. Anta wa shinobi nan daro? Bousama tachi ga itte ita. Shinobi wa kamikakushi. Czy możemy to? O Jezu. Nie tak. Nie tak. Ora o. Nanda to? Ora, bousama tachi ga itte ita. Shinobi wa kamikakushi ga dekiru tte. Nani yue, sore o nozome. Kamikakushi shita saki ni kitto mina ga iru. Mina no moto ni ikaneba nanne. Nani se, ora wa Miko-sama tachi no osewa gakari da kara na. Na, onegai dekinai kana? Może to będzie lepsza opcja w sumie niż odesłanie go do tego handlarza. Byłby szczęśliwy. A nie musiałby pracować na jakiegoś gościa. Wakatto. Ciekawe, co by się stało, gdybym dał mu ten pierwszy wiatraczek. Arigato! I tę opcję też sprawdzimy, moi drodzy, w tej serii. Także nic straconego. Skoshi kowai kedo mo. Sore ja yatte kunro. Także sprawdzimy obydwie. Sa, kito omoi ni. Ja tutaj mam uderzyć go, czy skorzystać może z protezy tego tornado jakby. Boskie uprowadzenie. Łagodna forma uprowadzenia, po której można dość szybko powrócić. Mówi się, że po przeniesieniu wraca się tylko raz, a od powtórnego uprowadzenia ma już ratunku. Ojojoj. Naprawdę mam tym przywabić? Nie wiem, czy tak to miało być, ale spróbuję to rozegrać też jeszcze inaczej. Również i w tej serii, bo mamy taką możliwość, także moi drodzy, zobaczymy sobie wszystkie możliwości, wszystkie ścieżki jakby rozwiązań tych questów. Wydaje mi się, że może być tam, gdzie jest teraz to smocze dziecko. Wewnętrzne sanktuarium bodajże. Tak się nazywało to miejsce. Przy okazji muszę z tego ryżu skorzystać i porozmawiać z tym dzieckiem, żeby otrzymać kolejny. Bo inaczej będzie, że zbiory jeszcze nie są pełne. Jest gdzieś tutaj? Może tam będzie, co te małpy były. Tu nie siedzi? Nope. Może w środku po prostu. No nie, dobra, zobaczymy sobie jeszcze tam, ale najpierw rozmawiajmy. Powiedz, że jeszcze nie ma. Daj święty rozdział, robak. Przekazać pisma arcykapłana świątyni Senpo. Nie wiem, czy powinienem to robić, ale dobrze. Uketore. Sore wa? Onushi ni watashite kure to. Kakarete ita. Arigato gozaimasu. Uketorimasu. Dou shita? Watashi wa ano hito tachi o mada dou shiyou mo naku nikunde iru no desu. Sumimasen. Ryż nie jest gotowy, dobrze. Czyli rozumiem, że musimy z niego skorzystać. Ha, dobrze, musimy odpocząć w takim razie chyba. No może, żeby to nie było takie bezsensowne, to sprawdzimy, czy on jest tutaj i powrócimy sobie po prostu do tej lokacji. Komnata iluzji. Jedno z ciekawszych miejsc w grze, swoją drogą. Naprawdę niepowtarzalny głos tutaj był. W sensie nie było czegoś podobnego w żadnym. Czy mi coś powiesz? Sonata, watashi mo. Kotaro! Kotaro sam. Czy gdzieś tu jest? Tada mushin ni koko ni aritai no desu. Douka shizuka ni okaeri kudasai mase.
tu jest, dobra. Tam coś możemy zrobić jeszcze? Dobra, bo zaraz się mnich wkurzy. Będę miał przerąbane. To w ogóle chyba jedyna lokacja teraz tutaj jest jasno po prostu. I co? Szczęśliwy jesteś? Bo no nie wyglądasz no takiego. Jaja. Oj. Sonna kota nai desu yo. Ano hito wa... Metsuki wa tashika ni ii to wa ienei desu. Dakedomo... Totemo... Ii o hito desu. Oi. Hmm? O, anta ka. Yoku kite kureta na. Hora, mina, shinobi-san mo kite kuremashita yo. Ah, Miko-sama tachi, chanto aisatsu shinokya. To jest przerażająco. Hmm? Ah, sou ka. Shinobi-san ni wa mienai ka. Ochi no Miko tachi. So sa. Mienai keredomo iru nda yo. Mina kawaii kotachi ja. Sate, anta ni wa rei o iwanakya nanne na. Koitsu o uketotte kunro. Persimona Taro. Wyraziście czerwona i bardzo dojrzała persymona, często zwana persymoną Taro. Pozwala przez pewien czas odnawiać posturę nawet w trakcie taku lub po otrzymywaniu obrażeń. Te owoce stanowią ważny element diety oddziału Taro Zashiny, więc jego członkowie wiedzą, kiedy jest najlepszy czas na zbiory. Mieliśmy już coś takiego. Dobra, wydaje mi się, że gdybym dał mu ten poprzedni, znaczy ten biało-czerwony wiatraczek, to by to wtedy inaczej zadziałało. Moglibyśmy go przenieść wtedy... Miko-sama tachi mo arigato to itte iru. Do lochu lub tego handlarza. Mina kawaii kotachi ja. Możliwe. Dobra, już się powtarza, czyli... Pytanie, czy to jest jakby zakończenie jego wątku? Coś więcej powiesz? Suna watashi. Już się powtarza. Ha, no dobra, tak się znać najwyżej. W ten sposób chyba się kończy wątek Kotaro. Ja postaram się, już powiem to trzeci raz, zrobić to jeszcze inaczej. Tak samo jak i wszystkie inne rzeczy związane z NPC postaram się wykonać na różne sposoby, żeby wam, no właśnie jeszcze w tej serii to wszystko po prostu pokazać. Zobaczmy, sam też jestem bardzo ciekaw. Dobrze, masz ryż? No jak to nie? Ej, jak to nie ma gotowego tego ryżu? Może muszę lokację przeładować faktycznie w ten sposób, że odpoczynek. Zresztą był loading, więc no... Zastanawiam się, dlaczego to się jeszcze nie zebrało. Możesz mi to wytłumaczyć? Ojejku, dobra, to chodźmy do lochu jeszcze. I wtedy dopiero tutaj wrócę i spróbujemy. W lochu... mamy też trochę... do zrobienia. Mówicie, że gdzieś... jak się przepłynie przez ten kanał, to można znaleźć jeszcze Dojina, Dojuna, on się tak nazywał, tego doktora i po prostu skonfrontować się z nim. To już niestety ktoś napisał, także to nie będzie niespodziankę dla mnie. Chociaż to można było się domyślić, bo on się już powoli przemieniał w coś dziwnego. Widać było, że on ma jakieś dziwne, wow, myśli, gada sam ze sobą i tak dalej. Także jestem ciekaw, gdzie on, kurczę, będzie. Drogo, mamy tutaj rybki. Wow, dużo doświadczenia, no nie ma co. Naprawdę. Tutaj jest. Nie, nie jest sam. Jest z tym samurajem. I mają czerwone oczy, wiecie co to oznacza? Są podatni na ogień. Byłbym w stanie go sobie podprowadzić na przykład. Czy ja będę miał tyle dużo zdolności, by to zrobić w ten sposób? I tyle szczęścia, że on tutaj akurat by podszedł. Cholera. No nie. Oni muszą być oskryptowani jakoś okropnie, że nie chcą tutaj podchodzić. Ojejku, no dobra. Ta. Ej, ale jeden na jeden jest. Co?
しました。Co to było? Ale miecz robi rzeźnie. Miecz na ogień oczywiście. Jezu! Dungeon w ogóle chyba broni nie ma, poza jakimś kunai, którym rzuca do nas. I tak robi to niesamowite spustoszenie. Ej, ten walczy dokładnie jak każdy generał w grze. To nie jest prosta walka. Ej! Płonie cały czas. Jezu. O nie, wiedziałem, że mnie zablokują. Kurde, to może być najtrudniejsza walka do tej pory z takimi humanoidami, którzy nie są bossem. Nie da się ich rozdzielić nawet za bardzo. Nie są tak przywiązani do tego miejsca, chyba że... Nie, esencja moru wierząca, gdzieś tam... To często brzmi was bolały kaszel, kaszląca jest starsza kobieta głębokiej wiary. Co to zaleczyć? Mam dużo. Znaczy, żeby zdejmować to po rupsku cały czas. Ale tak, ogień jest zdecydowanie najlepszym pomysłem na tę walkę. Ciekawe, czy gdybym zabił jednego, wycofał się, zregenerował sobie wszystko. Aha, nie mam na dokąd uciekać. Znaczy, w takiej sytuacji oni po prostu by się... Gorsze, że nie wiem, którego z nich powinienem atakować najpierw. A to nie zjada już mi to podpalenie dodatkowe. Nie zjada mi kolejnego użycia talizmanu ducha. Ponieważ to jest liczone jako jedno użycie. To jest doskonała rzecz, naprawdę. Kurde. Jak? Jak tę walkę rozegrać? Kogo ja odesłałem, nie? Kogo ja im tutaj podesłałem? Jakiego dobrego wojownika? Aż mnie odrzuca. Dungeon byłby chyba łatwiejszy do pokonania tak na raz. Ciężko ocenić. Jemu chyba trochę szybciej życie schodziło. Ja wiem, że się powinienem na jednym skupić, ale nie da się. Muszę atakować tego, którego mam okazję.
Po co się sztucznie ograniczać? O, bo świetne. To jest genialne, dobra. Takie rzucenie popiołu na twarz. I on do wody wszedł już. Myślałem, że nie może. No nie, to nie było najlepsze rozwiązanie. Myślałem, że nie zrzuci mnie to do wody. Ale to nie jest problem. Chyba. Mogę ustawić sobie przecież to ostrze, które mi będzie regenerowało. Uh-oh. Źle się ustawili. Mhm. Znaczy ja ich sobie źle ustawiłem tutaj. No nie! Wstawaj, wstawaj, wstawaj! No nie wierzę! On był na jedno uderzenie! Kurde no! Jednego uderzenia zabrakło, żeby go już wytrącić z równowagi i byśmy walczyli jeden na jeden, a to byłby banał wtedy. Ja pierniczę. Dobra, jestem w stanie to zrobić, idzie coraz lepiej. Wydaje mi się, że teraz to rozegram. Już jest jakiś taki sposób, tylko muszę bardzo, bardzo ostrożnie zawalczyć. Może topór byłby dobrym rozwiązaniem w sumie. Obawiam się, że nie miałbym za bardzo jak tego... Bo on też jest płonący, nie? Ale boję się, że trochę nie mam kiedy z niego korzystać. Dobra, popiół musi iść jak najczęściej w ruch, rzecz jasna. Może na tym się skupię najpierw. Co? Aha, on też ma tyle postury. Nie wiem, jak to się w ogóle dzieje, jak on nie ma żadnego ubrania, da wojownika nawet. Po prostu ma jakieś szaty mnicha czy badacza. Ła. To jest dziwne. Nie, to jest bardzo głupie. Na małym obszarze walczymy z dwoma typami, których nie da się rozdzielić, więc nie ma szans, żeby tą walkę rozegrać po cichu jakoś. Aha, teraz na nim już ogień nawet wrażenia nie robi. A ja żyję. To jest dziwne. Oj. Jak to rozegrać? Kurde, to poprzednie podejście było genialne. Nie wiem, jak to się stało, ale jest okej. Zrobimy to jeszcze inaczej. Wiecie jak? Garść popiołu w twarz.
Nie wiem, co się stało. Chyba dwa razy się odbiłem od głowy. Ciężko tutaj coś rozegrać, bo jest dwóch. Dobra, granulka niech będzie. Pierek Gokana. Jezu, przeżyłem to. O mój Boże, a miałem szczęście teraz. Żyć na maksa musisz. Miałem ich lekko rozdzielić. No nie. Nie wierzę! Nie wierzę! Nie, po prostu nie! Dlaczego się na tej łódce zablokowałeś, Sekiro? Wystarczyło, kurde, skręcić na kawałek. Nie, ja nawet nie będę tego komentować, nie? Po prostu dramat. Dobra, moi drodzy, pokonamy ich następnym razem. Dzięki wielkie za uwagę, pomoc losu jest, no dobra, nie, idziemy jeszcze raz ich wyjaśnić. Nie może tak tego zostawić, ale po prostu dramat, tak ładnie szło. Jak zwykle. Tragedia. No ja pierdzielę, kto to wymyślił, żeby walczyć? Nie, dobra. To nie jest bez sensu. Kto wymyślił, żeby walczyć z takimi dwoma typami na raz? To jest głupie po prostu. Bo oni spamują. No gdyby to było tak, ja sobie nawet mogę się bawić w blokowanie wszystkiego. Może nie. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Dokończymy sobie ostatni chyba z wątków, jaki nam pozostał w następnym odcinku. Powrócimy też do tego smaczego dziecka. Także dzięki wielkie i pa pa. Do zobaczenia jutro w Sekiro. Cześć.